Macie podany Państwo harmonogram. Gdyby były jakieś zastrzeżenia, mam nadzieję, że nie ma, on nie odbiega jakoś od naszego harmonogramu, który wpisał się już na stałe. Na stronie 104, jest godzina 17. Tutaj, proszę Państwa, 24 stycznia, no nie jest to dlatego ostatni czwartek, ponieważ nie zdążymy naliczyć pewnych rzeczy. Pani Agnieszka ma problem z tym. Musi się rozliczyć do 31. 31 wypada akurat w ostatni czwartek stycznia. Święta Boże Ciało, tu mamy wszystko. Proszę Państwa, to ode mnie tyle. Ja. Coś jeszcze? Czy ktoś z Państwa chciał coś jeszcze? Proszę Państwa, ja przed zamknięciem sesji. A przepraszam bardzo, tylko 31 to nie może być tak sesja 31? Z tego względu, że mam... ferie są, ferie, urlopy, te rzeczy. Ale rozliczenie jest do Urzędu Miasta Krakowa i się nie wyrobi, no. Dobrze. Znaczy ja się nie wyrobię. A to nie też, jak Agnieszka... Nie, to jest oparte tylko tym, że w dniu, czy jeżeli jest ostatni dzień, wypada czwartek, ostatni dzień miesiąca, pani Agnieszka nie zdąży do miasta zawieźć znowu papierów, żeby były... To nie, to Agnieszka musi dołożyć. Ja to rozumiem, oczywiście. Proszę Państwa, a Agnieszka z nami nie mieszka. Nie, absolutnie. Proszę Państwa, ja pozwolę... Padło się dużo życzeń. Ja bym nie przedłużać, ja tylko powtórzę to, co powiedziałem, proszę Państwa, na naszej poprzedniej wigilii z mieszkańcami. Życzymy sobie, żeby dużo szczęścia, dużo radości, dużo miłości. Ja, proszę Państwa, życzę, żebyśmy w sobie właśnie tą miłość, to szczęście znaleźli, ponieważ tym wszystkim możemy obdarować drugiego człowieka. Tak prywatnie, jako Serafin, bardzo Wam chciałem podziękować za ten rok. Za to, że możemy pokazać innym dzielnicom, że nie ma żadnych jakichś podziałów na partie, tylko że razem potrafimy pomagać mieszkańcom naszej dzielnicy. Za to serdecznie naprawdę dziękuję i proszę mi uwierzyć, że zarówno ja, jak i cały zarząd docenia to. Całkiem inaczej pracuje się w takiej miłej atmosferze, gdzie każdy każdego słucha i stara się po prostu spełniać oczekiwania. Pozwolę sobie rozdać opłatki. A tu po cichu zamknę sesję. Po cichu zamknę sesję.